Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj na obiad przygotowałem przepysznego, delikatnego łososia z chrupiącą skórką. Do tego zrobiłem kremowy sos z boczniaków z dodatkiem rozmarynu. A tutaj z boku przygotowałem przepyszne lody z musztardy czeskiej. Jest to naprawdę niesamowity akompaniament do tego dania, bo wszystko mamy ciepłe, a lody mamy zimne. Chcecie zobaczyć, jak przygotować takie danie? To zapraszam na przepis. Zaczniemy od przygotowania lodów musztardowych. Do rondelka wlewam sobie śmietankę oraz mleko i to wszystko muszę zagotować, ale nie samo, bo dodaję tutaj kurkumy. Kurkuma nada fajnego koloru do naszych lodów. I czekamy, aż to wszystko nam się zagotuje. Mleko mi się zagotowało. Dodaję teraz żółtko, ale uwaga, żółtko muszę schartować. I schartowane żółtko od razu wlewam do mojej masy, a na samym końcu dodaję musztardę. Ja wybrałem dzisiaj musztardę czeską, bo jest słodko, ostra i ma bardzo wyrazisty smak. Dodajemy 5-6 łyżeczek. Tak przygotowaną masę musimy dokładnie wymieszać i szybko musimy schłodzić. Ja mam tutaj miseczkę jedną, a w środku mam w drugiej miseczce lód. Dzięki temu masa szybko się schłodzi. Pamiętajcie, żeby cały czas mieszać tą masę. Masa już się porządnie schłodziła, więc wyciągam ją i wkładam ją od razu do zamrażarki. Tylko pamiętajcie, że jeżeli chcecie mieć gładką masę, gładkie lody, to musicie od czasu do czasu zamieszać łyżką podczas mrożenia. Przygotujmy teraz przepyszny sosik z boczniaków. Do nagrzanego rondelka wlewam sobie tutaj olej rzepakowy i od razu dodaję pokrojoną cebulkę. Tylko pamiętajcie, że olej musi być bardzo gorący. Następnie wrzucam czosnek i boczniaki. Całość podsmażam przez około 4 minuty, aż wszystko nabierze koloru. Boczniaki pięknie się podsmażyły. Teraz dodam do nich odrobinę świeżego rozmarynu. Doprawiam wszystko solą i pieprzem. I zalewam słodką śmietanką. Całość redukuję przez około 2 minuty i powstaje piękny sos. Kiedy sos jest gotowy, przejdźmy do łososia. Wlewam na bardzo rozgrzaną patelnię odrobinę oleju słonecznikowego i układam mojego łososia skórą do dołu. Delikatnie doprawiam solą i pieprzem i smażę przez około 2 minuty z każdej strony. Czas wykładać moje danie. Jest to naprawdę mega fajne połączenie, bo mamy tutaj sos kremowy z boczniaków. Na to przychodzi łosoś idealnie wysmażony. Tak średnio, tak jak lubię. On jest jeszcze taki delikatnie różowy w środku, a na samą górę czy z boku kładę musztardowe lody, które są zimne i fajnie kontrastują się z tym daniem. Jeszcze tylko kilka kiełków lucerny. I tak wygląda moje danie. To jest coś niesamowitego. Przepyszny, chrupiący łosoś w połączeniu z kremowym sosem z boczniaków i z zimnymi lodami z musztardy czeskiej. Jest to bardzo fajne danie. Przygotujcie sobie, bo taki łosoś naprawdę smakuje niesamowicie. Dziękuję Wam bardzo i życzę smacznego.